Witajcie w kolejnym filmiku ze Star Wars Galaxy of Heroes. W tej chwili będę chciał porozmawiać o trzecim secie Data cronów, tym ostatnim Ardent Ideologis, który widzicie i moim zdaniem skromnym co myślę o tych statystykach, które najlepiej szukać. Zaraz tutaj się dowiecie, natomiast od razu zanim przejdę dalej, to na końcu filmiku zrobiłem taką listę. Więc jak ktoś nie chce słuchać tego, co myślę o poszczególnych statach, tylko o tych, których moim zdaniem są najlepsze, to pod koniec filmiku taką listę specjalnie zrobiłem. Więc jak ktoś potrzebuje na szybko, to zapraszam tam. No i po kolei, może sprawdźmy, co tutaj się znajduje na levelu 0 oczywiście pustko. pustka na pierwszy mamy physical damage, special damage, physical, critical chance special, critical chance armor i resistance no to będzie naj, najrzadziej potrzebne komukolwiek bo specialami aż tak wiele postaci nie atakuje więc w ogóle te critical chance raczej mało komu się przydadzą, armor jest świetny dla tanków, resistance eh, niezły dla tanków no i to jest bardzo, bardzo dobre tego się jak najwięcej chce szukać i cóż, na drugim poziomie jest to samo, no i trzeci, który nas interesuje i tutaj mamy jak zwykle podział na light side i dark side. Zacznijmy od dark side. Pierwsze co, to kiedy dark side allies otrzymają buff od innej postaci, to odzyskują 3% heavy protection, to jest do kitu, ponieważ dark side rzadko kiedy rozdają buffy, mam nadzieję, że dobrze to pamiętam. A więc no, nie ma sensu tutaj tym się w ogóle zajmować, od razu zmieniać. Następne, kiedy Darkside Allies startują swoją turę z mniej niż trzema bufami, otrzymują 5% Healthy Protection. Fever. mam nadzieję, że dobrze pamiętam, znaczy mniej, ale sobie sprawdzę w translatorze nie ma wstydu, nie jestem profesjonalny mniej tak. Fever. Nie, nie, nie znam perfect angielskiego, więc ale spokojnie. Lecimy dalej. W każdym razie, czy to jest dobre, czy nie? Jak najbardziej, to jest bardzo dobry buff dla Darkseid. Ponieważ, tak jak mówiłem wyżej, rzadko kiedy sobie jakieś buffy dają. Więc z tego powodu, ten jest jeden z lepszych dla Darkseid. Jakie tu w ogóle są. Co mamy dalej? Kiedy Darkside allies otrzymują Tenacity City Up, otrzymują 10% Protection Up i Stacking na dwie tury. Protection Up chyba nikt nie daje z Darkside, nie Protection Up tylko tena City Up. Kto daje tena City Up? Joda. Po Jodzie sobie sprawdźmy. Papa pa, pa, jest tena City Up i dajmy filtr. filtr. gdzieś tutaj Darkside. Powinien być. Tanki. Takery, Batch, Bandy Hunter, Capital, Droid Empire. A tu jest Alignment. Dobra. E, źle to przeczytałem, ale już trudno. Piec, Ventress, Aura B1, B2, Bastila Shan. No, tych postaci troszkę jest Bosk na pewno, jest ok ten na City Up może, może być, ale jak dla mnie to jest do wymiany, raczej bym tego nie dawał. E, poza Boskiem. O, okej, okay. Bosk jest okej, okay, reszta raczej słabo. E, następnie, e, kiedy Darkside Allies a, narzucą debuff na przeciwnika, zadają damage e, do 2%. A, trochę mało, na od 2% od max health przeciwnika to jest niezłe, mi się to w miarę podoba bo tych debuffów szczególnie Seed Empire narzuca bardzo dużo więc to jest niezłe mi się dość podoba ten, ten buff i kiedy Darkside startują turę z minimum trzema debuffami dispelują jej, otrzymują ten na city up na dwie tury, to jest beznadziejne to Dark side się nie przyda wcale. Więc Dark side ja widzę tylko to. E, nie to. To zdecydowanie. I to. E, przepraszam, to. Bo to ta woklar mówiłem, że to jest beznadziejne, to. I to, te dwa. Te dwa, ale zaraz na końcu, znaczy w podsumowaniu też to zobaczyć. Light side. Kiedy Lightside. Uh, Otrzymuje buff od innego sprzymierzeńca, leczy się 3% healthy protection, to jest bardzo dobre, szczególnie dla Grand Mastera Jody, No i też dla Mandalorian, dla których to bonusy są, ale ja bym to taki na level 3 albo nawet level 5 z tym na poziomie trzecim dał dla jakichś Jedi. Dla na przykład jkr bo to może być bardzo fajne. I kiedy e, Lightside startują swoją turę z mniej niż trzema buffami, otrzymują 5% Heli Protection. Mm, I to jest już słabsze dla Lightside, bo wiemy, że tych buffów Lightside mają już bardzo dużo. Chociaż widzę, że niektórzy pewnie będą to używać, ale moim zdaniem jest na razie takie sobie. Kiedy Lightside otrzymują tenacity City Up, otrzymują 10 Protection up, które się stakuje na dwie tury. I to jest bardzo dobre akurat dla lightside, wiadomo, że to ten App up tu i tam się pojawia, więc na pewno warto. Kiedy lightside sprzymierzeńcy narzucą debuff na przeciwników, zadają damage 2% off e, od e, przeciwnika max healthu. Mm. I to jest słabsze dla lightside, bo wiemy, że lightside mało debuffów narzucają, więc to jest akurat dla nich słabe. Kiedy LightSide startują swą, swoją turę z minimum trzema debuffami Dispelują mnie i otrzymują ten up na dwie tury To dla LightSide jest akurat dobre Nawet bardzo dobre e, Moim zdaniem I lećmy co tam mamy w następnych bonusach W następnych levelach tutaj te same statystyki Na piątce też No i szóstka nas będzie interesować No i e, są bonusy dla na, Night Sisters, Sith i Mandalorian. I trzeba pamiętać, tutaj też to widać w prawym górnym rogu, żeby te statystyki działały, musimy mieć na relik 5 minimum postaci, żeby te bonusy otrzymywali. Więc zacznijmy od Night Sisters, kiedy używają Bazika podczas swojej tury, narzucają plagę na 3 tury na, przeciwniku, na przeciwnika i nie można tego uniknąć. Więc to jest piekielnie mocne dla Night Sisters, i myślę, że chyba nawet najlepsze, co tutaj jest, moim skromnym zdaniem. Bardzo mocny Paw. Na koniec, następne. Na koniec każdej tury Night Sisterki odzyskują healthy Protection 50 do 50% od tego, co przeciwnik sobie odzyskał, healtha właśnie. No i to. Ta umiejętność nie może triggerować efektów u przeciwników, że po prostu jak się dużo wyleczysz to nie może triggerować nic to u przeciwników, żadnych tam umiejętności ani nic. Ale w każdym razie to dla Nightsysterek raczej jest takie sobie, ponieważ one same w sobie się dużo leczą. Przeciwnicy no mają Healthsteal oczywiście, ale pytanie czy Healthsteal zadziała. Czy Helsinki zadziała, czy tylko zwykłe leczenie? Raczej to jest słabe, no to jest dużo, 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 dużo lepsze dla Night systerek. I co my tutaj mamy następnego? Kiedy przeciwnicy są, znaczy otrzymują obrażenia na starcie ich tury, Night Sisters otrzymują 2% turmeteru. To jest niezłe, bo wiadomo, że mają, nakładają dużo plagi, więc tego turmeteru niby będzie. Dużo, to jest niezłe, ale dalej, moim zdaniem, pierwsze jest dużo lepsze. Kiedy nacisterki sprzymierzone otrzymują. Obrażenia. Hmm. A nie, przepraszam. Kiedy nacisterki sprzymierzone atakują w, 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 wszystkich przeciwników swoją umiejętnością, otrzymują tenacity up na dwie tury, na wszystkich sprzymierzeńcach. To jest takie sobie raczej. Bo um, tylko Ventres i, i nie DAC, tylko Madertalz i AOE atakują, więc raczej to jest słabe. E, I co tutaj mamy dalej? Na końcu ich tury. Nightcisterki odzyskują 50% protection, e, jeżeli e, nałożą co najmniej 5 debuffów podczas tej tury. No jak wiemy, Nightcisterki raczej nie mają dużo e, Dużo debuffów, więc raczej, raczej to jest słabe. Co mamy dalej? Hmm, podczas e, początku ich tury, z sprzymierzone otrzymują offense mm, maksimum do 400%, o, zależnie od tego, jaki mają defense. E, I tracą 50% defense. Hmm. To jest słabe z jednego powodu, jeżeli. Ktoś da Sisters do obrony. To jak zaatakuje Grievous, to Grievous zmiecie te Night Sisterki przez, przez tę umiejętność i w ogóle, niby, te 400 offens dodatkowe brzmi fajnie, ale moim zdaniem dla Night Sisterek jest słabe. Dla Seed Empire już dużo lepsze, ale o Seed Empire za chwilę, bo właśnie lecimy, na, lecimy do Sitów, Kiedy hmm, przeciwnik jest ma narzucony firm, pain no, i, lub shock. Seeds otrzymują 5% offense do końca bitwy, to jest piekielnie mocny, szczególnie dla Seed Empire. Triumvirat niezły, no i Seed Eternal, no nie ma niby on szoków, więc raczej nie. Tak paradoksalnie to może być dobre dla Starkillera, jak ktoś będzie grał z Imperatorem i Maron Jade. <grych> to może być dobre, bo nie bardzo dużo szok narzucają mi dodatkowy ofens i to może być piekielnie mocne dla Starkillera. Nie wiem czy w liście ja to wylistowałem, ale jak coś to warto pamiętać, że dla Mary Jade, właśnie i Emperora, może być to piekielnie mocne. Następnie na koniec każdej tury to wie odzyskuję Healthy Protection, maksimum 50% od sumy. Jaką y, przeciwnicy sobie odzyskali. Czyli to samo co cisterek, to jest całkiem niezłe dla sitów, bo dużo Health i Protection będą odzyskiwać, bo zazwyczaj gramy sitami na postacie, które dość dużo się leczą, więc to jest niezłe. Kiedy sitowie. Yy, Rzucę znaczy zadają damage przeciwnikom z swoich umiejętności. otrzymują te na City Up na dwie tury. Jak wiemy, nie chcemy tego na naszych sitach, Szczególnie na Seed Empire, więc to jest raczej słabe. Chociaż może dla jakiegoś dla, dla Eternala to może być dobre, nawet bardzo dobre. Szczerze powiedziawszy bo wiadomo wtedy przeciwnicy nic na nas nie narzucają więc to może być dobre, a bardzo dobre dla Seed Eternal akurat na początku pierwszej tury Seed otrzymują offense do 400% of, od ich defense no i tracą 50% defense to samo co przy Nacisterkach 50% defense robi różnicę ale tak szczerze powiedziawszy, jak ktoś będzie miał to na Nightcasterkach, może być niezłe. Na Seed Empire może to być piekielnie mocne. <laughs> piekielnie mocne. Ale nie wiem, czy wybrałbym to, czy to. <laughs> tak szczerze powiedziawszy, ciężko powiedzieć. Ale to może na Seed Empire być piekielnie mocne. Co mamy dalej? Kiedy sitowie odzyskują health odzyskują również protection z procentowo jakoś od tego healtha, jakiego odzyskają. Seato z nie mogą odzyskać protection więcej niż raz na turę. Okej. Okay. No to jest takie raczej przekombinowane. No fajnie, fajnie, bo banery można oszczędzać, ale raczej takie sobie. Moim zdaniem. Kiedy debuff na przeciwniku się zakończy, zniknie po prostu. Sitowie zyskują 2% potencji i ten na city do końca bitwy. To jest słabe raczej. Niewiele to Sitom zmienia. Raczej. I zostają Mandalorianie z poziomu szóstego. Kiedy Mandalorian atakuje, znaczy zada obrażenia przeciwnikom podczas ataku i co? i jeżeli ten przeciwnik został zaatakowany podczas ostatniej tury Mandaloriana sprzymierzonego, Mandalorianie otrzymują 2% ofens na koniec bitwy i to mi się wydaje, że dla Fennec Shand może być bardzo mocne tym bardziej, że z końcem miesiąca, e, znaczy na początku września, wygasają te e, data krony, które się dawało Lordowi Weiderowi. E, I on nie będzie resetował sobie cooldownów, więc ten, e, ten konkretny poziom dla Fennekshand może być naprawdę świetny i możemy zobaczyć więcej Fennekshand, która będzie pokonywać Lorda Weidera. E, na koniec każdej tury Mandalorianie odzyskują Heavy Protection do 50% od tej ilości, którą przeciwnicy sobie odzyskali. No to to już znamy. To jest niezłe dla Mandalorian. Akurat no, całkiem niezłe. Szczególnie może być to całkiem fajne właśnie dla Fennec Shunt. Ale nie wiem, czy to wyżej nie jest troszkę lepsze. Kiedy. Mm, przeciwnik, e, dotrzymał obrażenia na start swojej tury. Mandalorianie otrzymują 2% miteru. No i to kolejny raz może być dobre dla Mandalorian, ponieważ te over overtime y się tam rzucają przede wszystkim właśnie od Timu Beskara, gdzie tam e, ten over Overtime się gdzieś pojawia, więc to może być całkiem, całkiem nieźle nie, niezłe. Na koniec ich tury Mandalorianie otrzymują 50%, znaczy odzyskują 50% protection. Jeżeli narzucą co najmniej 5 debuffów podczas tej tury, to jest słabe, bo raczej Mandalorianie nie narzucają aż tyle debuffów. Więc raczej bez sensu. Przedostatnie, kiedy Mandalorianie odzyskują health, odzyskują również protection wartości tej, której odzyskali health i nie mogą tego tak zyskać to protection więcej niż raz na turę To jest niezłe kolejne dla Fenek. Ja myślę, że nawet to może być chyba jedno z lepszych, ponieważ tam trochę leczenie jednak jest, może nie dużo, ale jest i może to być bardzo dobry dla Fenek. Mamy ostatni, kiedy Debuff na przeciwniku wygaśnie mandalarianie otrzymam 2% potencji i City do końca bitwy to jest słabe. no, przelecieliśmy level 6, który jest chyba najbardziej bogaty. Na pozostałych dwóch levelach jest to samo, no i zostają postacie jest tu tego długo, no, długo. Dużo, ale może się uda jakoś w miarę szybko. Pierwsze co dla Mother Talzin, czyli sprzymierzeńcy, którzy są wskrzeszeni, by The Great Mother. Nie mogą być pokonani po asyście. I to jest, moim zdaniem, piekielnie, piekielnie mocny. E, mocny buff, ale mało kto mother Talazin ma, ma re, na um, relik 9. E, nie 9, tylko siódmy, oczywiście, minimum. E, tutaj jest. E, o tym, o tej liderce. E, Tutaj jest tak. Kiedy używają basica, Be jakieś najcysterki, z 50% health jest ta, która padła, przyzwana do asysty. Kiedy pokona się jakiegoś przeciwnika, to są permanentnie wskrzeszane, nie że padną. A z tym będą się wskrzeszać cały czas, dopóki Mater Talzin nie padnie. Znaczy nie padnie. To nieważne, nie ważne, może Madertalzin nawet paść, ale no, wystarczy używać BASIC i, i będą się wskrzeszać cały czas na e i To może być piekielnie mocny Data naprawdę jest świetny. Co mamy dalej? Na początek, który Madertalzin resetuje się cooldowny, ale tracą 5% health za każdą turę, kiedy yy, te cooldowny zostały zredukowane. Ale Madertazyn nie może być pokonana tą metodą, tą drogą, bardziej chyba powinienem powiedzieć. To jest słabe, bo nie chcemy najcysterami tracić health. Mimo tego, że resetują się cooldowny raczej nie chcemy health tracić. Kiedy inny sprzymierzony, sprzymierzeniec zaatakuje, podczas której Madertazyn otrzymuje 25% turmiteru. To jest całkiem niezłe, ale wydaje mi się, że to pierwsze jest dużo lepsze. Lecimy do Night Sister Może nawet nie będę czytał sobie tego, każdy kto chce niech sobie to przeczyta. Mało kto ma Night Sister in 8, raczej na Relic 7 sam nie mam. To jest wydaje się bardzo, 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 bardzo mocny buff, ale no kto ma Night Sister na Relic 7? To samo, to, to też nie jest złe ten drugi. Ale mało kto najcisterinity ma raczej na Relic 7, więc nawet nie przechodzę za bardzo do, pyta do omawiania tych buffów. Każdy może sobie przeczytać spokojnie na i w grze. Przejdźmy do Ventres. Kiedy inny sprzymierzeniec atakuje podczas tury Asaż Ventres, Asaż Ventres otrzymuje 25% turmeteru. To jest całkiem niezłe. Chcemy, żeby jak Ventres jak najczęściej atakowała, chociaż ten dla Madertalzim wydaje mi się dalej dużo lepszy. Kiedy buff jest zdispelowany na przeciwniku podczas tury Asar Ventres, Asar otrzymuje Critical Hit Immunity na dwie tury, to jest słabe jak na poziom 9. Już to, to wyżej jest dużo lepsze niż to. Teraz malgus, co będzie pewnie wielu osób interesować, bo te malgusy się zaczynają pojawiać. I pierwsze, co dla niego mamy? We have returned, czyli jego skill. Daje dodatkowe 10% critical damage and offense. No i offense na i 15% defense penetration. Co to było? To chyba było bardzo mocne. We have returned. I gdzie to jest? Rage, senses, dark deception, legacy of power, a tutaj jest. O tym we have returned. Uh, plus 5% critical damage and offense na stack. Oh, wow. No to to będzie bardzo mocny. Bardzo mocny buff dla Malgusa. Będą Seed Empire chyba legendy tym ściągać. <noise> Seed Empire, jak to będzie dorzucone. No wydaje się, że to będzie piekielnie mocne. Piekielnie mocny buff dla Malgusa. A co jest następny na nast początek? Każdej tury Darfa, Malgusa reset cooldownów, ale traci za to 5% healtha Za każdym razem, gdy health jest zredukowany, Malgus nie może być pokonany od tego. Ja widzę to, że może to być grywane ze względu na to, że on ma tych specjali, bardzo duże cooldown. Ale on piekielnie z nich, piekielnie atakuje z nich. Ciężko powiedzieć, czy to będzie dobre, ale wydaje mi się, że może to być mocne. Może to być mocne naprawdę dla Malgusa, bo będzie swoim specjalem zamiatał e, przeciwników. Sidemol Emperor, i tu, tutaj mi się e, po prostu usta uśmiechają. Przede wszystkim na to, co tutaj widzicie. Uh, na początek tury Syd Eternal Emperor otrzymuje 20% ultimate'u. 20% do swojego ultimateu ładowania się za każdego Sita. Jeżeli wszyscy są z Sitami na początku bitwy, Syd Eternal Emperor jak użyje I Am All the Seed, doda dostaje dodatkową turę. <laughs> Jest. To naprawdę piekielnie szybkie. Minus tego, że wszyscy sitowie będą musieli być minimum na Relic 5, ale to jest naprawdę silne, piekielnie. I widzę, że tym Eternal nawet będzie Jedi Master Kenobiego zamiatał. Odpali się Ulta, potem linkuje się Kat. No wiadomo, że Kat kogoś mi tam rozwali, ale ja linkuję Kat i kogoś. Ich rozwala i sobie walczę dalej. No, mo to może być naprawdę najfajniejszy poziom dziewiąty z tych wszystkich, które tutaj są. Lecimy dalej. Kiedyś CD znaczy Eternal Emperor otrzymuje plus 5% max health, max protection za każdy relik, który posiada. To jest bardzo mocne, szczególnie jak się będzie grało i na Ray, i Jedi Mastera Kenobiego, Jedi Mastera Luka, on nie jak chce, ale w, ka w każdym razie widzę, że to może ludzi sporo brać, bo wtedy będzie dużo, 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 dużo prościej rej kontrolować na Grand Arenie i nie tylko. Więc widzę, że nawet mimo, że to jest naprawdę superanckie, to to i tak może ludzie będą brać. I trzeci, jakie tutaj mamy, kiedy, pierwszy raz za każdą turę Sidę Eternal otrzymuje ultimate, dodatkowe 6% ultimate'u. no patrząc na te dwa wcześniejsze, to to jest naprawdę słabe. Normalnie dla Eternala to by było całkiem spoko, ale te dwa są naprawdę piekielnie mocne. Seed Empire Trooper, ten pierwszy jest słaby, co tutaj mamy, że kiedy Seed Empire, Empire Trooper użyje umiejętności, zadaje dodatkowy damage połowę od tenacity jakiego posiada max 100% więcej obrażeń. Ten efekt działa tylko jeżeli ten Empire trooper ma więcej niż 0% tenacity, to jest słabe. Bo on nigdy nie był mocno, za to to jest mocne. Kiedy Seed Empire Trooper atakuje poza turą, mm, przypominam, że on kontry otrzymuje, jak tam spada chyba poniżej 100% health, ale to tak tylko z pamięci mówię, nie, nie wiem, czy na 100% dobrze, Otrzymuje, dwo, odzyskuje 20% health protection. To jest mocne, ale kto ma Seed Empire Troopera na Relic 7, takich osób raczej nie ma dużo. Dla Mandaloriana, e, kiedy użyje Disciples Setup, e, kiedy użyje Swift Takedown bez kar, nie może być pokonany, nie może dostać stun i nie może mu Turmiter być zredukowany. Swift Takedown zadaje 20% więcej obrażeń. Za każdy stag with Beards, Beskar na start tury to wygląda na to, że będzie piekielnie mocne i bardzo, bardzo przydatne dla Mandaloriana. No jego Pewnie sporo osób będzie na ten Reddit 7 jednak mieć. Więc jak ktoś ma, to na pewno tym się warto zainteresować. Okej. Okay. U, lecimy dalej już końcóweczka. <laughs> na start każdej tury bez kara. Resetuje sobie cooldowny. No, czyli to znamy i odzyskuje wtedy 5% healtha w każdej turze i. i traci 5% healtha, czy pomyliłem, czyli może jeszcze raz Beskar na początku każdej swojej tury restytuje cooldowny ale 5% healtha traci za każdą turę, która została zredukowana tego nie chcemy na pewno grać jak to wypadnie trzeba to od razu relować. kiedy Beskar mm, użyje umiejętności zadaje więcej obrażeń e, z połowę od swojego tenacity max 100% obrażeń i no ten, ta, ten efekt działa tylko kiedy Beskar ma więcej niż 0% tenacity. I to jest powiedzmy, że ok, ale to jest dużo, dużo, dużo lepsze. Więc no, <ścoughs> Bokatan Christ. O, przeszło mi się do Bokatan. Kiedy inny sprzymierzeniec podczas tury Bokatan. Atakuje. Bokatan Krajs otrzymuje 25% turmeteru, meteru. Bokatan Krajs słaba. Mało kto ją ma na relik 7, więc słabe. Kiedy yy, Buff jest zdispelowany na przeciwniku podczas Bokatan Tury, Bokatan otrzymuje critical hit Immunity na dwie tury. Słabe. I Bo kiedy Bokatan atakuje poza turą, odzyskuje 20% Healthy Protection. U Maula może o. Powiedzmy, że ok, ale i tak słabe jak na poziom 9. I tak, i dochodzimy do końca. I tutaj macie moją listę, co ja bym brał. Oczywiście pamiętajcie, żeby sprawdzać u siebie w gildii, co od Was chcą. No i patrz, zobaczcie też u innych YouTuberów, co oni na ten temat myślą. Bo ja zawsze się też mogę mylić. Nie jestem najlepszym graczem na świecie. W każdym razie, Dark Side na trzecim levelu, to tutaj widzicie jedno z tych dwóch. Moim skromnym zdaniem i tylko te dwa w, takie w miarę. Night sisterki, to jak widać ten be, te beziki, no i odzyskiwanie 2% turmiteru dla sitów. E, o, tutaj dla trei od razu wrzuciłem. A, okej okay, wiem co to jest. Moment, tylko z, z, tak, żeby nie. Nie zabierało to miejsca i uwagi. No, z tym firem, szokiem, tak jak mówiłem, 5% offens, dodatkowe super. To odzyskiwanie healthy protection jest niezłe, bo często gramy na postacie, które odzyskują to healthy protection. To z tym 400% więcej offens, zależnie od defense, jest całkiem niezłe, ale. Dla Seed Empire mi się wydaje, że może to być niezłe, ale ciężko powiedzieć na dzień dzisiejszy, czy to będzie dobry, do, dobre. No i ostatnie, co to dla Malgusa. Ten ab mu się i Potensy pewnie przyda. Na poziomie 9 dla Mother Talzin, no to tak, Great Mother. No i dodatkowy Turmiter będzie niezły, ale wolałbym to, to mieć, jeżeli bym szukał oczywiście. A dla Night Sister Initiate to mówiłem, że ten pierwszy jest super, nie będę go czytał, bo mało kto raczej ma na siódmym. A jak ma, no to niech się tym zainteresuje, <gry> na siódmym relikują. Dla Ventress no to ten z Turmiterem, dla malgusa to jeden z tych dwóch. Może ten drugi be, może będzie bardzo mocny, ciężko powiedzieć. Ale ten, te, ten wydaje się, że też mocny i solidnie będzie. Dla em, em, Emperor'a, oczywiście ten. Wydaje mi się, że inny. No ten z odzyskiwaniem Helfa może, ale ten wydaje się na tyle mocny, że ciężko o coś innego. Dla Seed Empire Troopera, no to odzyskiwanie Healthy Protection, ale raczej mało kto go ma na reliku 7. Dla Lightside jedno z tych trzech, obojętnie w sumie które, no zależy też pod jakie postaci, ale myślę, że ten, ten, ten pierwszy szczególnie warto na niego polować i robić takich jak najwięcej, jak już się znajdzie te, które, które się rzeczywiście potrzebuje. No i na level szósty dla Mandalorian wydaje mi się, że ten pierwszy będzie dobry dla Fenek. Tutaj też dodatkowy Turmiter, jak najbardziej, wydaje się, że będzie cał nie, całkiem nieźle. Odzyskiwanie Protection też tutaj będzie całkiem fajne. No i kiedy odzyskują Health, odzyskują również Protection. Te wszystkie trzy dla Mandalorian są całkiem, całkiem niezłe. Wszystkie cztery, nie trzy. No, i dla Mandalorian na poziomie 9, dla Beskara zdecydowanie raczej ten pierwszy, chociaż ten z też będzie całkiem niezły. Czyli jeszcze raz, tak dla tych, co przeglądają tylko końcówkę, początek dla Dark Side, końcówka dla Dark Side. Jak ktoś chce to, może sobie zatrzymać na YouTube. No i zostaje Light Side do poziomu 6. No i poziom dziewiąty dla Mandalorian. No i cóż, dajcie znać co myślicie, czy jednak jakieś inne statystyki dla Was są ważniejsze. I mam nadzieję, że w miarę ten filmik się Wam przyda przy szukaniu nowych datachronów. No i co, to tyle ode mnie, a jeżeli macie jakieś pytania co do Star Wars Galaxy of Heroes, możecie spokojnie je zadawać w komentarzach, a według swojej wiedzy postaram się odpowiedzieć. No i co, do zobaczenia w kolejnych filmikach ze Star Wars Galaxy of Heroes.